są postawy i wartości, o których współczesny świat zapomina, w pędzie za sukcesem, karierą i bogactwem. Jedną z nich jest wspólnota, coś, co łączy i zespala. Postawa, która wymaga odpowiedzialności moralnej nie tylko za siebie, ale i za innych. Stawia wspólne dobro ponad osobistymi korzyściami. Dzięki wysiłkom nielicznych możemy ciągle żywić nadzieję, że wartości te przetrwają. Do tych nielicznych należy profesor Teresa Rabska, dla której właśnie wspólnoty, rodzinna, akademicka i państwowa, są treścią i celem życia. Jeden z moich przyjaciół, profesorów Warszawy, mówił: najtrudniej jest przeskoczyć siebie samego. No i to przeżywałam. Jako ekspert parlamentarny i rządowy oraz członek kilku zespołów zajmowała się reformą ustroju administracyjnego. W 1989 roku, jak nastąpił przełom polityczny w Polsce, no to okazało się, że potrzebni są prawnicy do tego, żeby zbudować prawne podstawy nowego systemu i ekonomicznego, i ustroju państwa. I wtedy pani profesor Rabska włączyła się w te przemiany, włączyła się zresztą wcześniej, ale od tego momentu wyraźnie towarzyszyła polskiej transformacji i pełniła rozmaite funkcje. Była wielokrotnie ekspertem klubów parlamentarnych, była ekspertem komisji sejmowych, pracowała w Senacie i pracowała w Sejmie. Ale przede wszystkim, to wydaje mi się najważniejsze, była współorganizatorką dwóch wielkich reform politycznych w Polsce. Reformy samorządowej i reformy służby cywilnej. Poznałem panią profesor Teresę Rabską jesienią 1989 roku. W Senacie pierwszej kadencji pełniłem tam funkcję przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego. Członkiem tej komisji był pan profesor senator z Poznania Ganowicz, który przyprowadził panią Teresę jako eksperta tej grupy poznańskiej, która no, bardzo była zaawansowana w myśleniu o samorządności ze zrozumiałych względów. I od tamtego czasu właściwie zaczęła się ta przez wiele lat nieprzerwana współpraca. Myślę, że kiedyś zostanie docenione to, co pani profesor Rabska przygotowała i planowała dla naszej administracji centralnej. Gdyby wtedy jej propozycje, jej wizja tej administracji została przyjęta, bylibyśmy o wiele dalej, ale bylibyśmy o wiele w gorszej sytuacji, gdyby jej wizja samorządu terytorialnego, którego jest jednym z twórców i założycieli, nie została zrealizowana. Potrafiła rozpoznawać, jak to się mówi, znaki czasu. Wiedziała, co jest ważne, w którym momencie, co poprzeć, prawda? To wynikało zarówno z jej olbrzymiej wiedzy, doświadczenia i takiej wyobraźni. Jest wielką damą prawa administracyjnego. Człowiekiem zasłużonym dla praw człowieka, człowiekiem zasłużonym dla powrotu demokracji w naszym kraju, dla powrotu wolności. I jedną z tych osób, której zawdzięczamy nowy kształt polskiego samorządu i polskiej administracji. Prawników, którzy mają dużą wiedzę, jest niemało. Ale trzeba było ogromnej gotowości, żeby się tą wiedzą dzielić przez no, 20 ponad lat aktywnego uczestniczenia w reformach społecznych i politycznych w Polsce. No i trzeba było jeszcze gotowości, żeby poświęcać swój czas. I to pani profesor robiła bez żadnych ograniczeń. Pamiętam, kiedyś na kilka dni wyjechaliśmy do Kazimierza Dolnego po to, żeby opracować już ostatecznie koncepcję reformy administracji publicznej. To był 90. bodaj drugi rok, gdzieś tam styczeń, luty. No i pracowaliśmy nieomal 24 godziny na dobę z całym zespołem ludzi. Teresa Rabska jest prawnikiem, profesorem publicznego prawa gospodarczego. Ta dyscyplina już liczy, no jednak ponad 50 lat, tak bym to dzisiaj określiła, bo pierwsze prace moje i moich kolegów równocześnie pracujących nad tymi zagadnieniami w Uniwersytecie Warszawskim i Wrocławskim rozpoczęły się w latach wczesnych 60. W latach 1969-1997 kierowała Katedrą Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No wszystko, co się dzieje w gospodarce, musi służyć także jakiemuś ogólnemu celowi, interesowi publicznemu. I tu właśnie to jest ta główna przestrzeń, w której tworzy się normy prawne,
A naszym obowiązkiem jest porządkowanie tego całego systemu, ustalanie pewnych zasad i mimo ciągłych zmienności w stosunkach gospodarczych stworzenie pewnego jednolitego systemu, żeby się i władze państwowe nie zagubiły i ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, żeby wiedzieli, z czym mają do czynienia. Swoim przykładem powoduje to, że my ją naśladujemy, uważam, w tym, staramy się w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Pani profesor otworzyła też szerokie pole dla nas wszystkich do uprawiania tej dziedziny, jaką jest publiczne prawo gospodarcze i w Polsce, i za granicą. Pani profesor była jedną z osób, które doprowadziły do wyodrębnienia szczegółowej gałęzi z prawa administracyjnego. To jej podręczniki w latach 70. były wykorzystywane chyba we wszystkich ośrodkach uniwersyteckich. Była w gronie rektorów uniwersytetu wybranym w wolnych wyborach w 1984 roku. Dla mnie to było niesamowite wyzwanie, do tego jeszcze do spraw studenckich, jeszcze do tego w tak bardzo właśnie trudnym okresie, gdzie krótko powstanie przecież wojennym, więc to wszystko było bardzo, bardzo trudne i ryzykowne. Kiedy wchodziłem do rektoratu, to zwykle przed gabinetem pani profesor czekali studenci. Studenci właściwie powinni załatwiać wszystkie swoje sprawy na poziomie dziekanatu, bo w dziekanacie są prodziekani do spraw dydaktycznych, ale ponieważ rozeszła się sława, że trudne sprawy rozwiązuje się na górze u pani profesor, bo z tego tam zawsze koczowali studenci. Osoba pana rektora, profesora Franciszka Kaczmarka, była tak wspaniała i takie jego stanowisko cudowne i wobec władz politycznych i lokalnych i warszawskich, że nie czuliśmy takiego wielkiego nacisku. Przede wszystkim kierowałem się ludźmi, osobami, opiniami, które do mnie docierały. Czy to są ludzie, którzy, że tak powiem, górnolotnie stoją po właściwej stronie barykady, czy nie. Dlatego, że Komitet Wojewódzki Partii wtedy ingerował bez przerwy w życie uczelni. A ja kierowałem się zawsze duchem akademickim. Kiedyś miałam wizytę oczywiście z UB i tak miłościwie na mnie spoglądali i mówili: pani, taka słaba kobieta, przecież pani sobie nie da rady ze studentami, proszę do nas się zawsze zwracać o pomoc. To mam pan do pamięci, pewnie będę miała do grobowej deski te ich słowa. No ale jakoś ta słaba kobieta ze studentami sobie dała radę, no ale z władzą sobie nie dała rady. Obecnie profesor Rabska jest redaktorem naczelnym Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego, prestiżowego i najstarszego czasopisma uniwersyteckiego w Polsce. Rozwój nauki jest przez ludzi, prawda? Więc jeżeli profesorowie pracują uczciwie, tworzą nowe wartości, no to nie jest tylko jakoś ich wartość, tylko to jest wartość uniwersytetu, bo oni z czegoś korzystali, z wykładów, z seminarium, z kontaktu z profesorami, prawda? I znów na odwrót, my czerpiemy właśnie od tych kontaktów. Teresa Rabska jest Wielkopolanką. Urodziła się 20 października 1926 roku w Środzie Wielkopolskiej. Lata okupacji spędziła w Krakowie, ucząc się na tajnych kompletach. Po wojnie przyjechała do Poznania. Tu zdała maturę i skończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Profesorem nadzwyczajnym została w 1975 roku, a w 1991 otrzymała tytuł profesora zwyczajnego. Na pewno obciążenie rodzinne w jaki sposób na to wpływało, ponieważ obydwaj moi dziadkowie, zarówno od strony matki, jak i ojca, byli prawnikami. Więc ja jestem przekonana, że te geny rodzinne w jaki sposób działają. To jedno. Po drugie, moi starsi bracia, bo byłam najmłodsza z rodzeństwa, dwóch braci miałam prawników, więc też jednak ta atmosfera w jakimś sensie domowa prawdopodobnie była. Bezpośrednim mistrzem pani profesor był profesor Marian Zimmermann, twórca Poznańskiej Szkoły Administratywistów. Wykłady profesora, które były takie niesamowicie mądre, takie właśnie konstruktywne, takie wyciągające te podstawowe, fundamentalne sprawy. Tak samo jego cała twórczość naukowa dotyczyła tylko takich podstawowych, fundamentalnych kwestii, które budowały nam w ogóle naukę
administracji, ale właśnie szerzej tego prawa publicznego, chociaż wtedy tak się to nie nazywało. I właśnie tego myślenia prawniczego, to jest raz. Drugie, całej tej metody naukowej, tak niesamowicie cennej w naszych pracach. A wreszcie, co trzeba absolutnie bardzo silnie podkreślić, nauczyły mnie uniwersytetu. To znaczy on stworzył atmosferę tej wspólnoty, jaką była katedra. Krótko po jego śmierci profesor Rabska objęła Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego. Sama wypromowała ponad 700 magistrów i 10 doktorów oraz opiekowała się dwiema pracami habilitacyjnymi. Cały czas czujemy to ogromne wsparcie i pomoc naukową pani profesor, która też w dalszym ciągu wytycza pewne kierunki, o czym świadczą zresztą jej prace naukowe. To, co ja bardzo cenię, to jest właśnie takie bardzo jasne udzielanie wskazówek, skrupulatne notatki na marginesie kolejnych rozdziałów pracy, no i dyskusja naukowa. Obrona pracy doktorskiej. Pani profesor akcentuje to, uczestnicząc w tej chwili w tej obronie, że to jest święto katedry i to jest także jej święto. Przez to wszystko to, co robimy, nabiera jakiejś rangi. Pani profesor nas wręcz dowartościowuje, czym nas zachęca do pracy. Dla mnie pani profesor jest nie tylko nauczycielem akademickim, nie tylko mistrzem, jeśli chodzi o pracę naukową, ale szerzej, w ogóle mistrzem życia. Pani profesor jest, pozwolę sobie na takie porównanie, jak królowa angielska, jest osobą bardzo elegancką, bardzo taktowną. Wiele studentów ma nawet tę moją komórkę przecież i telefonują. Albo już teraz są absolwentami, ale gdzieś jakieś konferencje jeszcze brali udział, czy wyjeżdżali za granicę, ale tak właśnie półsłużbowo. Jadę, to jutro wyjeżdżam. No świetnie, wszystko dobre. Także to mi strasznie dużą radość sprawia. Dorobek naukowy profesora Rabskiej to m.in. monografie, podręczniki oraz ponad 100 innych publikacji, rozpraw monograficznych, artykułów i referatów. Chodzi w naukach, każdej nauce, o pewną ciągłość pojęć. U nas chodzi o pewną ciągłość pojęć prawnych. To nie może być tak, że nagle w roku 89 odcięliśmy się od w ogóle nauki prawa i rozpoczynamy coś nowego. Nie. Chodzi o to, że to, co jest dobre w prawie, te podstawowe, jak podkreślam, teoretyczno-metodologiczne aspekty, żeby z tego i korzystać, i to przeprowadzać na nowe stosunki i podporządkowywać niejako przepisy prawne pewnym ogólnym regułom, ich ogólnym zasadom. Profesor Teresa Rabska była w latach 1990-96 członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Pomiędzy 1991 a 93 rokiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Międzynarodowego Instytutu Nauk Administracyjnych w Brukseli oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w Białymstoku. Bywa tak, że osoby, które są aktywne, poprzedzają tę swoją aktywność zapowiedzią, że oto jestem zapraszany, powoływany, zabiegają o to, żebym uczestniczył w rozmaitych gremiach. O pani profesor dowiadywaliśmy się właściwie czasami z prasy, z innych mediów, czasami jak się bywało właśnie w Sejmie czy w Senacie, to wspominana pani profesor Rabska zrobiła to, zrobiła tamto, była tutaj. Krótko powiedziawszy, to ona do takiej generacji należy, do takiej formacji ludzi należy, którzy jak są pożyteczne i ważne zadania, no to je podejmuje i realizuje i o nich nie opowiada. Jest odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką honorową Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odznaczeniem honorowym Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Senat Odrodzony 1989-1999. Jest honorowym obywatelem miasta Poznania. Przypominam sobie ten rok 2010, kiedy pani profesor otrzymała tytuł honorowego obywatela miasta Poznania. To zastanawialiśmy się, kogo można było wskazać, szczególnie dlatego, że to była 20. rocznica odrodzenia się samorządu w Polsce. I dla wielu osób pani profesor była osobą oczywistą. Uważam za jeden z najwyższych oznaczeń, jakie mogłam otrzymać, bo poznanianka mieszkająca w Poznaniu otrzymać honorowe obywatelstwo tego miasta, to był dla mnie niebywały zaszczyt. W Wielkopolsce i w Poznaniu też miała swoje zasługi, bo była jedną
z osób, które współtworzyły Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, tak zwany WOKiS. To znowu moje miłe wspomnienie, bo mój ojciec też był jednym ze współzałożycieli wśród grupy wielu innych osób związanych zarówno z uniwersytetem, jak i z ruchem samorządowym. Fundamentem i podstawą działania Teresy Rabskiej jest przede wszystkim rodzina. Chyba nie dałabym rady i nie udźwignęłabym wszystkim swoim obowiązkom, gdyby nie ogromne wsparcie rodziny. Właściwie mój mąż mi odbierał bardzo dużo obowiązków i czuwał nad całym domem, nad rodziną. Nawet takie prozaiczne sprawy, jak zakupyśmy razem robili. Jej przyjaciele są zdania, że przyjaźń, którą obdarza, jest dla nich prawdziwym darem. Po jakimś wyczerpującym wywiadzie radiowym, kiedy pełna niepewności, przed kilku dniami, nie wiedziałam, czy poszło dobrze, czy źle. Była to 7 rano, ale już w moim telefonie czekał SMS z dobrymi, miłymi i pełnymi otuchy słowami od pani profesor Rabskiej. Życzę Państwu, młodszym i starszym, którzy nas oglądają, aby ktoś was w życiu taką właśnie głęboką przyjaźnią prawdziwą obdarzył. Nie ma recepty na to. No nie wiem, czy jest recepta. No trzeba kochać życie. Raczej wyszukiwać tych dobrych stron, które są.